Jezioro Siecino to 740 hektarów sielawowej wody, oznaczonej jako pierwsza klasa czystości. Maksymalna głębokość tego zbiornika to 48 metrów. Jezioro stwarza idealne warunki do nurkowania, ale także wędkarze wracają z przyjemnością nad to różnorodne i bogate łowisko. W tym roku, 4 października, zorganizowano tu spinningowe zawody o Puchar Ziemi Złocienieckiej, nad którym patronat medialny objęły wiadomości wędkarskie. Imprezę rozpoczął sędzia główny zawodów, Tomek Łajczak. Tym razem spotykamy się na jeziorze Siecino. Większość twarzy tutaj znajomych, bardzo silne ekipy, same silne ekipy można powiedzieć. Przyjechała do nas ekipa z Darłowa, Świdwin, Kołobrzeg, Kalisz Pomorski. Silna ekipa wiadomości wędkarskich, jak również gospodarze, czyli złocienie. Zaczęło się gorączkowe szukanie ryb. Przy trzcinowiskach i na otwartej wodzie nie było jednak brań. Na stokach górek, gdzie zazwyczaj gromadzą się okonie, wziało pustkami. Ryby zgromadziły się w najgłębszych partiach i były nieaktywne. Pozostało obławianie zwalonych drzew i przybrzeżnych gwałtownych spadów. Trzeba przyznać, że niektórzy w tych warunkach poradzili sobie całkiem nieźle. Pierwsze miejsce zajął kolega Jerzy Gorczak ze Świdwina wynikiem 1453 punkty. Gratulacje. Puchar Ziemi Złocienieckiej jest w dobrych rękach. Pierwsze miejsce pan Jerzy wypracował okoniami, ale już reszta podium należała do łowców pojedynczych szczupaków. Czyli ryzyko łowienia grubiej opłaciło się. Gratulujemy zwycięzcom i mamy nadzieję, że zobaczymy się za rok.